Nubek został uratowany, a Wojan wrócił na Wojanowice. Wydaje się, że wszystko skończyło się dobrze i największe przeszkody już zostały pokonane przez naszą grupę przyjaciół. Ale co jeśli haker tak naprawdę pokona Wojana i ekipę? Hej, cześć, siemanko, z tej strony Oskar z kanału Lamimy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o tym, co by się stało, gdyby haker pokonał Wojana, Paliona, Kati i Nubka, czyli całą ekipę z Wojanowic. Zanim zaczniecie jeszcze pisać, że to przecież niemożliwe, bo przecież wszyscy mieszkańcy Wojanowic już się wydostali ze świata hakera, to poczekajcie koniecznie do końca tego filmu, żebyśmy wspólnie mogli się zastanowić i przeanalizować, co by było, gdyby. Przypominam wam wszystkim, żebyście zostawili subskrypcję na naszym kanale, łapeczkę w górę, no i napisali jakiś komentarz. My wszystkie komentarze czytamy, staramy się wam lajkować, serduszkować, także jak napiszecie komentarz, to macie pewność, że na pewno my go przeczytamy. Zapraszam również na nasze dwa pozostałe kanały, Lamimy Plus, na którym już pojawiło się parę odcinków, ale już niedługo wracamy normalnie z pełną petardą, no i oczywiście na nasz nowy kanał, który się nazywa Lamimy Reakcje. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy tam nagrywać reakcje na różne ciekawe wydarzenia i myślę, że na pewno zrobimy to w bardzo fajny sposób, także linki do tych kanałów znajdziecie w opisie. No i już tradycyjnie na ekranie możecie zobaczyć ostatnich subskrybentów naszego kanału. Bardzo wam bardzo dziękujemy, no bo jest już was naprawdę tam wiele. Wbijajcie również na nasze Instagramy, których nazwy wyświetlają się na ekranie. Zatem rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, herbata w dłoń i zapraszam was do oglądania. Jak już mówiłem wcześniej, cała historia z hakerem zdaje się dobiegać już końca. Bohaterowie po wielu dniach poszukiwań nareszcie odzyskali swojego przyjaciela, o czym mówił na przykład Robert w poprzednim naszym filmie, także do niego też wpadajcie. Skupmy się jednak na tym, czy uwolnienie Nubka na pewno będzie działać na korzyść Wojanowiczan. Jeśli sięgniemy pamięcią wstecz, to przekonamy się, iż haker dołożył naprawdę niemałych starań, aby uprzykrzyć życie wszystkim członkom Wojanowic, gdy ci znajdowali się w jego świecie. Nie ma co się dziwić, bo gdyby spojrzeć na to z drugiej strony, to w sumie wtargnęli na jego teren, jego mieszkanie, jego po prostu oazę spokoju. No zrobili niemałe zamieszanie i jakby nigdy nic wrócili do siebie wraz z Nubkiem. To wszystko z pewnością mogło rozłościć hakera i obudzić w nim chęć zemsty. Pozostaje pytanie, czy chcąc się zemścić, haker jest kimś, z kim Wojanowiczanie chcą mieć na pieńku? Myślę, że na to pytanie każdy z was sobie może odpowiedzieć. Jeśli haker rzeczywiście weźmie sobie za cel pokonanie Wojana, to możemy się spodziewać, iż będzie to początek wielu zmian w świecie Wojanowic. Można domniemywać, iż zapatruje pewne bezprawie, co oznacza, że serwer będzie mógł dołączyć każdy, czyli nawet ty, ja, Robert, czy ktokolwiek by chciał. No, szczerze jest to dosyć absurdalne i wątpię, żeby mogło się tak stać, jednak czuję, że można się czegoś takiego spodziewać, albo czegoś znacznie gorszego. Haker może mieć niemałe trudności, żeby ogarnąć tak duży świat, nawet biorąc pod uwagę jego niesamowite i nadprzyrodzone moce. Najprawdopodobniej zatem wezwie on do pomocy inne złe postacie. O kim mowa? Tutaj również myślę, że każdy z was doskonale o tym wie. A jeśli nie, to zachęcam do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Haker, pokonawszy Wojana, zająłby się zapewne przemienianiem Wojanowic zgodnie z swoimi upodobaniami. No bo nie byłoby sensu, aby miał je niszczyć. Dlatego myślę, że pozmieniałby niektóre budowle i myślę, że układ wioski również mógłby się zmienić. Co pozostawałoby mu jeszcze do zmiany? No oczywiście nazwa. Myślę, że śmiało można się pokusić o stwierdzenie, iż zmieniłby nazwę wioski z Wojanowice na Hakerowice. Co jednak z mieszkańcami Wojanowic? Czy zostaliby pokonani raz na zawsze i zostaliby usunięci z serwera, tak jak na przykład Matruner? Zastanawiając się, to jest raczej mało prawdopodobne. Pomyślmy przez chwilę. Haker po przejęciu Wojanowic stałby się władcą absolutnym, czyli takim, który ma władzę nad każdym, nad wszystkim i może robić co chce, rozkazywać i tym podobne. Co jednak czyni kogoś władcą? No przede wszystkim, możliwość władania. No a kim
miałby władać haker, jeśli na serwerze nie byłoby innych mieszkańców, to znaczy Wojana, Paliona, Kati czy chociażby Nubka. No właśnie, no i wtedy to nie miałoby żadnego sensu. Dlatego myślę, że haker po przejęciu władzy uczyniłby z Wojanowiczan swoich podwładnych, którzy musieliby wypełniać jego rozkazy pod groźbą jakiejś kary. Byłby on swoistym dyktatorem, narzucającym swoją wolę i nieakceptującym sprzeciwu. Co jednak dalej? Przecież władza ma czemuś służyć, coś mieć na celu, prawda? No i podejrzewam, iż same wydawanie rozkazów w nieskończoność szybko by się znudziło nowemu władcy i zapragnąłby on czegoś nowego. Pomyślmy przez chwilę, co to mogłoby być? Czego mógłby chcieć haker? Może werbowanie nowych członków Wojanowic? Albo przez wielu z was oczekiwany wielki powrót Matrunera? No na to niestety są małe szanse, patrząc obiektywnie, ale w każdym razie zawsze jest ta mała iskierka nadziei. Oczywiście każda nowa osoba stawiałaby nową historię, nowy zestaw umiejętności i nową pożywkę dla złowrogiego hakera. Czy to by wystarczyło? Raczej, patrząc na hakera, starczyłoby to może na chwilę. Co zatem by było takim powiewem świeżości? Odpowiedź jest znacznie prostsza, niż myślicie. Pomyślcie tylko na chwilę. Co jeśli haker przejąłby Wojanowice? Zmieniłby je kompletnie pod siebie? Zmusiłby Wojana, Kati, Paliona, no i tego Nubka do posłuszeństwa? Miałby absolutną kontrolę i zacząłby nagrywać i mieć swoją serię? Może to brzmieć absurdalnie, ale nowa seria z Hakerowic, w której to haker jest główną postacią, a pozostali są zdani na jego łaskę, mogłaby być jednym z kolejnych prawdopodobnych scenariuszy. To byłby prawdziwy koniec Wojanowic, jakie znamy. I początek czegoś nowego. Oczywiście pewnie wielu z was mi powie, że halo, ale haker ma kanał na YouTubie. No nie, już o tym nagrywałem swój film i to nie jest haker, także nie wierzcie w żadne kanały pseudo-hakera, bo prawdziwy haker nie ma kanału. Jeszcze. I czy te zmiany byłyby czymś lepszym? No szczerze, raczej wątpię. No ale co prawda, to tylko gdybanie. Nie ma szans, żeby coś takiego mogło mieć miejsce, prawda? No chyba, że są takie szanse. No i moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, że to tylko gdybanie i teorie fabularne. Nic z tego może się nigdy nie wydarzyć, ale mimo tego mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ale oczywiście pamiętajcie, że nie może się nie wydarzyć, ale oczywiście może się też wydarzyć. Także pamiętajcie, bierzcie to wszystko z przymrużeniem oka. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, no i komentarza. Wbijajcie również na nasze Instagramy, których nazwy wyświetlają się na ekranie. To by było na tyle. No i siemaneczko. Yo!